Hejka, witajcie w tym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj będziemy robić slime według ankiety na Instagramie. Więc zapraszam Was do oglądania, zostawcie łapkę w górę i subskrypcji. Okej, więc zaczynam od kleju. Tutaj się Was nie pytaliśmy, bo to wiadomo, dodajemy klej. Mieliście tutaj, jak widzicie, albo barwniki, albo farby. Wy zdecydowaliście, że barwniki, więc farby odkładamy. A teraz zobaczymy, jaki kolor mamy dodać. Okej, wygrał kolor biały, więc dodamy barwnik biały. Jedną taką, o. Kilka osób, czy tam 8 właśnie zagłosowało na tak, więc było 100% na piankę o zapachu kokosu. Więc ją tutaj dodajemy. O, ładnie dodana. I mieszamy. Gdzie Fluffy? Głosowaliście, że to na tak było 79 jest taki głosów. Krem do opalania, więc dodajemy. Ten brokat trochę taki też z klejem, więc go dodajemy. Nawet nie chciało mi serduszek. On nie by wyglądały, ale trudno. Głosowaliście w 79 jakoś procentach na olejek migdałowy. Czyli będzie pachnieć kolowo-migdałowo. Nie. Krople idzie bardzo powoli. Tak, tego się dodaje naprawdę krople, bo inaczej będzie bardzo intensywny zapach. Dobra. I widzicie tutaj brokat, po tym, no chyba widać. Widzicie. Tak. Więc dodajemy już teraz aktywator. Slime może trochę zżółciawieć, ponieważ mam trochę żółtego barwnika na ręce przypadkowo. Mi się dostał. Ale dobra, jedziemy. Dodam sobie na ręce jeszcze trochę aktywatora. Ona ma takie grudki. Zaraz je tutaj te grudki usuniemy. Ogólnie jest fajny wyszedł ten slime. Malwina ma teraz trochę pianki na rękach. Dlatego, że po prostu go wyrabiałam. Zatwardzona i go wyrabiała. No i tak ona wygląda. Jak widzicie, ma w sobie brokat, który właśnie chcieliście, żebyśmy dodały. No niestety nie zagłosowaliście na te dodatki, więc dlatego... Nie widać go za dobrze. Dlatego ich nie dodajemy. Ale on jest taki fluffy. Jeżeli chcecie bardzo filmów do nas, subskrybujcie i lajkujcie. I zostawcie subskrypcję jeszcze raz. No, okay.